Marcia Lucas, w której reżyser był szczęśliwie zakochany od czasów studiów na uczelni w południowej Kalifornii, w tym samym czasie zaczęła bowiem flirtować z Tomem Rodriguezem, amerykańskim robotnikiem, który na co dzień zajmował się wstawianiem witraży, akurat złapał fuchę w domu Lucasów i jak widać wywiązywał się z niej na tyle dobrze, że kilka miesięcy później Marcia postanowiła się z nim ożenić. George Lucas, niczym artystyczne szkło, załamał się wtedy decyzją swojej eksmałżonki, a w 1987 roku otrzymał od losu kolejny cios prosto w twarz. Po kilku latach negocjacji para ustaliła podział majątku i twórca Gwiezdnych Wojen musiał oddać swojej byłej żonie prawie 50 milionów dolarów. Dużo, ale Marcia chyba na nie zasłużyła, bo zdaniem wielu ekspertów była zdecydowanie bardziej utalentowana od swojego męża. Razem z nim odpowiadała za montaż pierwszych Gwiezdnych Wojen, za co w 1977 roku otrzymała nawet Oscara. The winners are Paul Hirsch, Marcia Lucas and Richard Chu for Star Wars. Po rozwodzie zrezygnowała jednak z kariery filmowca, zaszyła się gdzieś na przedmieściach Hollywood i z 50 milionami dolarów w kieszeni przeszła na wcześniejszą emeryturę. Kilka lat później rozstała się jeszcze z mistrzem witrażu, a słuch po niej zaginął. Wróćmy jednak do Lucasa. Ten, pozbawiony pokaźnej części swojego majątku, zaczął powoli myśleć o wielkim powrocie. Miał nadzieję, że kolejne części sagi zwrócą mu koszty drogiego rozwodu, a za sprawą pojawiających się na rynku serii książek i komiksów zrozumiał, że moda na Gwiezdne Wojny nigdzie się nie wybiera i dalej ma się dobrze. Pozostawał tylko jeden problem. Pod koniec lat 80. Lucas dalej nie był w stanie uwierzyć, że technologia stoi na wystarczającym poziomie, aby spełnić jego wizualne wyobrażenie o nowej trylogii. Do sagi chciał dołączyć prawdziwe bitwy liczące kilka tysięcy żołnierzy, a nijak nie wiedział, jak się do tego zabrać. Dopiero gdy w kinach zobaczył drugą część Terminatora, kilka miesięcy później Park Jurajski, uwierzył, że w ogóle będzie to możliwe. Oba filmy zachwyciły Lucasa swoimi efektami i przekonały go, że technologia zielonego ekranu jest już gotowa na przejście do odległej galaktyki oraz starcie pomiędzy ciemną a jasną stroną mocy. W 1993 roku świat dowiedział się o tym po raz pierwszy. Gwiezdne Wojny miały wrócić, a po 10 latach przerwy George Lucas przystąpił do pisania ich scenariusza. Jego zadanie nie było łatwe. Przygody młodego Anakina Skywalkera zawierały się na 15 stronach szkiców, które Lucas napisał w 1978 roku i które teraz musiał przełożyć na 3 ponad dwugodzinne filmy. W odróżnieniu od swoich poprzedników, prequele Gwiezdnych Wojen nie miały 50 próbnych wersji scenariusza i chyba tylko Mroczne Widmo może pochwalić się czymś takim jak jeden skromny, roboczy projekt fabuły. W nim głównym bohaterem filmu został Obi-Wan Kenobi, który bardziej niż uczniem był po prostu kumplem Qui-Gon Jinna i samemu odnalazł Anakina Skywalkera. W roli jego przeciwnika występował o wiele ważniejszy dla losów całej historii Darth Maul, który w pierwszych planach Lucasa miał nawet zostać zagrany przez kobietę. Reżyser od samego początku wierzył też w postać Jar Jar Binksa. Nielubiany Gunganin miał jednak wyglądać nieco inaczej niż w Mrocznym Widmie i mówił normalnym, ludzkim językiem. To jednak tyle, jeśli chodzi o jakiekolwiek scenariuszowe udziwnienia. W listopadzie 1998 roku do kin trafił pierwszy zwiastun Mrocznego Widma i zapomnijcie o tym, co dzieje się teraz, bo szał na Gwiezdne Wojny był być może jeszcze większy. Kina zanotowały 75% wzrost sprzedaży swoich biletów, a to tylko dlatego, że ludzie chodzili na seanse, przed którymi wyświetlano trailer i opuszczali je zaraz po tym, jak ten się skończył. Zastanawiacie się, jaka była ich reakcja na pierwsze 2 minuty z Mrocznym Widmem? Ludzie zakochali się w pierwszym zwiastunie. Uwierzyli, że film, na który czekają, to coś absolutnie wyjątkowego, coś, czego jeszcze nigdy w swoim życiu nie widzieli. Na forach wypisywali swoje zachwyty na temat jego kolejnych fragmentów, a to samo robili dziennikarze, którzy chórkiem uznawali zwiastun Mrocznego Widma za najlepszy zwiastun w historii kina. Jak możecie się domyślać, przed samym filmem szum był jeszcze zdecydowanie większy. Aby dostać bilety na premierę, ludzie koczowali pod kinem w namiotach, w których mieszkali nawet kilkanaście dni, tylko po to, by zobaczyć nowe Gwiezdne Wojny na pierwszym seansie. Według rynkowych analiz, w dniu premiery Mrocznego Widma ponad 2 miliony amerykańskich pracowników wzięło wolne, a gospodarka USA straciła tego dnia 293 miliony dolarów.
Czy było warto? To już kwestia, która nigdy nie zostanie rozwiązana, ale wielu fanów do dzisiaj brzmi, jakby z kina wychodziło mniej więcej tak. Mroczne widmo zostało zmieszane z błotem i raczej słusznie, bo rzeczywiście jest to film, który odstaje od poprzednich części sagi. Kolejni widzowie narzekali na młodego Anakina Skywalkera i nieporadnego Jar Jar Binksa, ale najwięcej uwag spadało w kierunku George'a Lucasa. Reżyser odpowiadał m.in. za kompletne odejście od tradycyjnych efektów specjalnych, a jedyną sceną, w której nie zastosował wpływu komputera, było wpuszczenie gazu do pomieszczenia, w którym znajdowali się rycerze Jedi. Lucas był świadom, że w pewnych miejscach nieco przesadził, ale w kolejnych częściach Gwiezdnych Wojen nie zmienił swojego podejścia. Wręcz przeciwnie, jeśli przy absolutnie najgorszej, drugiej części Gwiezdnych Wojen narzekaliście kiedyś na okrutny scenariusz, to w dużej mierze dlatego, że tego scenariusza praktycznie w ogóle nie było. W epizodach numer 2 i 3 Lucas zastąpił go szkicami rysunków, wokół których starał się opowiedzieć całą historię i to właśnie do nich przywiązywał o wiele większą uwagę niż konkretnym dialogom swoich głównych bohaterów. Tak, Hayden, patrzymy na ciebie. Efekt? Atak Klonów został jedyną częścią Gwiezdnych Wojen, która w roku swojej premiery nie była najbardziej dochodowym filmem na rynku, a po uwzględnieniu inflacji zajął także miejsce najgorzej zarabiającej części sagi w ogóle. Rozczarowanie związane z Mrocznym Widmem skutecznie trzymało ludzi z dala od kin, a ci, którzy ponownie zaufali Lucasowi, musieli rozczarować się po raz drugi, a to za sprawą dominującego akcję wątku Anakin Skywalker i Padme Amidala. Dawną chwałę Gwiezdnym Wojnom zwróciła dopiero część trzecia. Zemsta Sithów jako jedyna z nowej sagi może pochwalić się oceną wyższą niż 7 na portalu Metacritic i jest też jedyną częścią, której krótkie fragmenty reżyserował Steven Spielberg. George Lucas był już coraz bardziej wyczerpany ciągłymi zadaniami na planie i swojemu koledze oddał m.in. przyjemność tworzenia ostatniej walki pomiędzy Obi-Wanem Kenobim a przyszłym Darthem Vaderem. Swoją drogą? Pewnie. Świetny z ciebie Jedi, Obi. Daj mu jeszcze płonąć następne 10 minut. Wydawało się, że po zemście Sithów Gwiezdne Wojny dobiegają do końca. George Lucas długo zarzekał się, że za życia nie sprzeda nikomu praw do swojej historii, jednak ostatecznie zmienił zdanie, gdy Walt Disney Pictures wyłożyło na stół 4 miliardy dolarów. To właśnie dzięki nim saga Star Wars ruszy z powrotem już w najbliższy piątek i to za ich sprawą poznamy odpowiedź na to, czy bliżej jej do nowej, czy do starej trylogii. Zanim to nadejdzie, pamiętajcie jednak o tym, aby subskrybować mój kanał, łapkujcie łapki w górę, komentujcie pod spodem, jakie są wasze oczekiwania co do siódmej części sagi i jeszcze raz, niech moc będzie z wami.